O Jezus Maria, co... Panie pośle, co pan zrobił? Panie pośle, jak tak można było się zachować? No schodzimy się, proszę państwa. Kurczę się, Rowek. Rozchodzimy się. Odejdźcie, stąd musi się wietrzyć, odchodzimy. Proszę się, Rowek, proszę się wietrzyć. Panie pośle Braun. Na podstawie artykułu 22b regulaminu Sejmu stwierdzam, że na terenie pozostającym w zarządzie Kancelarii Sejmu w rażący sposób naruszył pan spokój lub porządek. W związku z tym zbierze się prezydium Sejmu, które podejmie stosowne uchwały dotyczące ukarania pana. Chcę pana ostrzec, że jeżeli jeszcze raz stanie się to, co stało się przed chwilą, a więc z mównicy sejmowej będzie pan obrażał wyznawców innych religii, uznam, że naruszył pan powagę Sejmu i wykluczę pana z obrad. Proszę bardzo, jeżeli pan chce, to proszę, niech pan to zrobi. Niech pan to zrobi. Panie marszałku, wyzywam wszystkich tu zebranych, a także słuchaczy, widzów na dysputę historyczno-teologiczną. Chętnie, panie pośle, zwracam panu uwagę. Wykażę panu, panie marszałku, ignorancję pańską pośle, i wszystkich zebranych uwagę, w dziedzinie, w której tak śmiało pan się wypowiada. Panie pośle, nie ma pan pojęcia o istotnym przesłaniu tego regulaminu Sejmu przywołuje pana do porządku. Panie pośle, na podstawie artykułu 175 ustęp 4 regulaminu Sejmu przywołuję pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia pan prowadzenie obrad. Panie pośle, pan nadal uniemożliwia prowadzenie obrad. Zaczął pan znowu obrażać ludzi. Na podstawie artykułu 175 ustęp 5 podejmuję decyzję o wykluczeniu pana z posiedzenia Sejmu. Zgodnie z regulaminem Sejmu proszę opuścić salę posiedzeń. Informuję też pana, że zostanie przeciwko panu skierowany wniosek do prokuratury za zakłócenie obrzędu religijnego na terenie Kancelarii Sejmu. Ogłaszam 5 minut.